Cześć, ja jestem Szymon i pokażę Wam dzisiaj, jak dodać cały nowy kurs w takim dodatku do WordPressa, który nazywa się Tutor LMS. W poprzednim odcinku pokazywałem, jak go zainstalować i skonfigurować. W tym odcinku na szybko dodamy prostą lekcję składającą się z kilku tematów. Jak to zrobić? Jesteśmy w tej chwili na mojej stronie. Mam tu już zainstalowany ten dodatek. Wchodzę w panel administracyjny do kokpitu. W kokpicie wybieram Tutor LMS i opcję kursy. Mam tu listę gotowych kursów, które już istnieją, z pełnymi informacjami statystycznymi dotyczącymi każdego z osobna. Dodam nowy kurs. Nazwiemy go Mindtest. Modowanie. Nie. Jak go nazwiemy? Czy mam tu zapisane? Nie mam tu zainstalowane. Napisane. Modowanie Mindtest podstawy. Poprawię tu od razu skrót. Za dużo. Za dużo tego wszystkiego jest. Co my tu widzimy? Po pierwsze jest ograniczony po części edytor Gutenberga, w którym wpisuję tytuł kursu i mogę zbudować tu cały opis tego kursu, używając wszystkich gotowych bloków, które się znajdują w dyspozycji Gutenberga, jako że korzystam z Gutenberga. Mogę wykorzystać już gotowe ilustracje, na przykład ilustracje z opisem tego kursu. Wrzucę go sobie w ten sposób, tylko bez żadnego dodatkowego tekstu, bo to robimy prosty i podstawowy. Jeśli chodzi o parametry samego kursu, to mamy tu standardowo możliwość opublikowania od razu lub niekoniecznie, skrót, który jest dosyć istotny, jak to będzie wyglądać. Jeżeli mamy zdefiniowane kategorie i tagi kursu, to możemy je sobie wybrać. Tak samo z obrazkiem wyróżniającym, którego akurat dla tego kursu, jeśli dobrze pamiętam, nie mam tej miniaturki przygotowanej. Czy ja mogę tu sobie stąd wybrać coś podobnego? Może ten będzie dobry, ten, który tu mam przygotowany. No to ustawimy go sobie jako obrazek wyróżniający. Później go zmienię na prawidłowy. Szczegóły kursu. W pierwszej zakładce mamy ogólne. To jest poziom początkujący, bez ograniczenia ilości studentów, którzy mogły się przyłączyć. Później mamy możliwość wybrania w kreatorze kursów dalszych parametrów. Tu stworzymy za chwilę listę tematów. Będę korzystać z danych, które mam już wcześniej przygotowane, żeby nie wpisywać wszystkiego od początku, żeby było szybciej przekopiować, żeby ta lekcja nie trwała jakoś totalnie długo. Możemy określić całkowity czas trwania kursu. Jeżeli mamy jakieś ćwiczenia do wykonania, filmy do obejrzenia, wszystkie aktywności, które razem biorą, ten kurs ma około 5 godzin. Uwzględniając wszystkie potrzebne parametry, które są nam potrzebne do obejrzenia nagrań i pozostałych rzeczy. Co my tu dalej mamy? Korzyści z kursu, wymagania, grupa docelowa i zawarte materiały. Korzyści z kursu, tak jak jest podpisane, wiedza i umiejętności, które będą wyniesione z tego kursu, jeżeli go zakończymy. Wymagania i instrukcje, czyli co jest potrzebne. Jedna instrukcja na linię, co jest nam potrzebne, żeby móc przystąpić do tego kursu. Czyli na przykład jak tworzymy jakiś kurs, powiedzmy, tworzenia grafiki trójwymiarowej w programie Blender, to w wymaganiach wpiszemy, że trzeba ten program Blender posiadać. Czy są jakieś dodatkowe kursy potrzebne, to można też tu załączyć. Grupa docelowa, być może jest to kurs dla młodych, być może jest to kurs dla nauczycieli. Być może jest to kurs dla jakichś specjalistów, którzy wykonują określoną pracę. W takim momencie można tu wypisać. Jeżeli tego nie wypiszemy, to się po prostu nie pojawi. I zawarte materiały,
To są informacje typu na przykład jakieś gotowe karty pracy, które mamy do pobrania, czy wszelkie takie dodatkowe informacje, które tu są. Ja tu dodam kody źródłowe plików wszystkich, które są. Kody źródłowe plików tekstowych. Nie źródłowe, tylko źródłowe. I teraz skorzystam z gotowych rzeczy, które tu mam do skopiowania. Korzyści z kursu i wymagania. Trzeba mieć grę Mindtest. Trzeba mieć jakiś edytor tekstu i warto mieć edytor grafiki rastrowej do wykonania tego kursu, którym jest, tak jak tu na początku wpisaliśmy, modowanie, kurs podstawowy do gry Mindtest. To mamy uzupełnione. Na koniec jeszcze mamy możliwość dorzucenia rodzaju reklamy takiego kursu, czy może wstępu pierwszej bezpłatnej lekcji, cokolwiek takiego promocyjnego, to też będzie możliwe do obejrzenia na pierwszej stronie. No i zostaje nam do wpisania, może ja tu podzielę to ekran w tej chwili na dwie części, jedną bardziej widoczną dla Was i drugą bardziej widoczną dla mnie z edytorem tekstu. I tu mam potrzebne linki już wyciągnięte. Dodaj nowy temat. Temat to wstęp do kursu. Nie mam tu opisów w tej chwili w tym temacie jeszcze przygotowanych. Dodaję taki tytuł i to mi tworzy rozdział czy zbiór modułów. Później dodaję lekcje. O, to musimy podzielić inaczej nieco. Wrzucimy to jednak na pełny ekran. W momencie, kiedy dodaję lekcje, mam dostęp do takiego podstawowego edytora tekstowego. Pierwszą lekcją, którą mam, to jest wprowadzenie do Mindtest i modowania. Następnie mam dostęp do prostego edytora tekstowego i wizualnego. Mogę to sobie przełączać i opisać tu szczegółowo treść tej lekcji. Jeżeli to nie jest treść dodatkowo wymagana, to tu mogę na przykład umieścić linki do wszystkich potrzebnych rzeczy, czego oczywiście nie ściągnąłem sobie w tej chwili. Jest też możliwość obejrzenia w klasycznym edytorze, ale działa ona dopiero po zapisaniu przynajmniej szkicu lekcji, ponieważ w tym momencie jeszcze nie ma lekcja przypisanego numeru identyfikacyjnego w systemie WordPressa. Dopiero kiedy zapiszę szkic, będzie dostęp po otworzeniu tego ponownym w klasycznym edytorze, co za chwilę pokażę. Obrazek wyróżniający danej lekcji, każda lekcja może mieć swój własny, i film. Mam tu adres do filmu, wpisuję sobie go tu. Długość wideo, jeżeli miałem w konfiguratorze zapisane w API YouTube'a, to mogę ją pobrać automatycznie. Jeżeli nie mam, to trzeba to ręcznie wprowadzić. 34 minuty i 14 sekund. Tyle trwa to wideo i taka będzie podpowiedź. Można dodać też jakieś dodatkowe pliki jako załączniki. Opis lekcji pierwszej. Tu sobie zrobimy. Zaktualizuj. W tej chwili to mi się dodaje. Mogę zapisać szkic, wtedy mi potworzy te wszystkie informacje. I mam tu listę jako wstęp, jako główny dział. Wprowadzenie do Mindtest i modowania jako pierwsza lekcja w tym dziale. Jak ją sklikam lewym przyciskiem, otwiera mi się ponownie do edycji. Jak widać, tutaj nic nie powstało, nic tu się nie zapisało jako opis pierwszej lekcji. Mogę za to kliknąć klasyczny edytor i powinno mi to już w tym momencie otworzyć. Jako klasyczny edytor niestety jest to dostępne tylko w tej wersji, to znaczy jako klasyczny edytor. Tu sobie zostawię to nadal i mogę zaktualizować tę lekcję i ją zapisać. Mam nadzieję, że tym razem to się zapisze.
Mogę ją zobaczyć. Ponownie w nowym oknie otworzę. Tak wygląda lekcja. Jak już ją sobie otworzymy w całym tym edytorze. Po lewej stronie mamy spis lekcji z pełnymi informacjami. W zależności od wybranej czcionki i szerokości ekranu to będzie się różnie łamać. Jako drugą zakładkę mamy pytania i odpowiedzi. Też w poprzednim było w filmie opisane dokładnie co to jest. Tu się niestety formatowanie troszeczkę rozjeżdża. Wersja polska się kłania i użyte czcionki. Tu można zadać pytanie i prowadzić rodzaj dyskusji. Każde zadane pytanie będzie dostępne dla administratora w panelu administracyjnym tutora w dziale Q&A. Każde pytanie, które zostanie zadane, będzie tu wyświetlone i będzie można zobaczyć, kto zadał pytanie, w którym kursie i czy i jaka jest odpowiedź udzielona na to pytanie. Kolejny, mamy główny pasek menu z tytułami, z opcją zakończenia lekcji, przejścia do głównej strony kursu, też otworzę w nowym oknie. No i mamy ten cały filmik i opis pierwszej lekcji pod filmikiem. Filmik jest najważniejszy, jest to player YouTube'owy. Moglibyśmy użyć też playera wbudowanego w Tutorial MS, on troszeczkę inaczej wygląda. YouTube'owy jest o tyle lepszy, że ma od razu tutaj możliwość zapisania sobie czy udostępniania tego dalej. Tutorowy nie ma tych opcji łatwo dostępnych, więc wydaje się, że używanie YouTube'owego jest troszeczkę lepsze. Po zakończeniu takiej lekcji byśmy mieli możliwość przejścia do następnej lekcji albo z listy przejścia do następnej. Zaraz będziemy odpalać następne, to będziemy oglądać. Ogólnie kurs wygląda w ten sposób. Z informacjami o tym, co jest płatne, co zawiera, jakie są wymagania, kiedy był zaktualizowany, ile czasu trwa. Tu jest ten opis, w którym wrzuciliśmy tylko grafikę i informacje na temat tego, co się nauczę. Widzę, że też można tutaj korzystać linia pod linią i wtedy to będzie nie jako jeden taki akapit, tylko kilka. Tu są całe wszystkie tematy i długości wprowadzenia. Plus te Q&A, które tu się sklika, to wymaga przeładowania strony, to wtedy się pokazują wszystkie te pytania, które były zadane wraz z odpowiedziami, więc jest taka możliwość do zobaczenia. Po ukończeniu kursu można go ocenić. To jest to. Dobra, wracamy do dodawania lekcji. To mogę zamknąć, to mogę zamknąć. Q&A mogę zamknąć, modowanie mogę zamknąć. Wracamy do lekcji, proszę zamknąć tu i dodamy kolejny temat. W tym kursie mam cztery tematy z możliwością rozbudowania tego później na dalsze drzewo, więc dodam temat kostki, bloki, nody i w nim dodam lekcję i podobnie jak poprzednio lekcja będzie tym razem się nazywać węgiel drzewny. Tu zapiszemy za chwilę film z YouTube'a o nazwie takiej 41 minut 02. Zapisz lekcję. Mamy rozwijane menu, możemy sobie to otworzyć. Każdą taką lekcję możemy przesunąć w inne miejsce, może za pomocą tych strzałeczek, które są dostępne. Można ją usunąć, można edytować tytuł. Te lekcje potrzebujemy dodać opis lekcji drugiej. Mam nadzieję, że tym razem zapiszę. Spróbujemy. Zapisał, dziękuję. Dodamy jeszcze dwa tematy tu. Przepisy i receptury. I za chwilę jeszcze przejdę do quizu. Generowanie świata. Ten kurs w przyszłości będzie rozwinięty jeszcze przynajmniej dwie lekcje, w związku z czym zostawiam sobie miejsce na rozwijanie tego. Opis lekcji trzeciej z YouTube'a 42.20.
Nie zmieniłem tytułu. To proszę bardzo mi jeszcze poprawić pochodnie i gotowanie. Proszę bardzo. I jeszcze jedna lekcja, która się nazywa roślinność na powierzchni ziemi. Opis lekcji czwartej. Także z YouTube'a. Wszystkie filmy mam już gotowe na YouTubie. 3808. Podkreślenia, które widzicie w edytorze, są podkreśleniami. No, przełącz się ładnie. Nie chcesz się przełączyć ładnie. Może tak będę musiał jednak dodać. Na chwilę przynajmniej dodać nowy szkic lekcji, żeby móc to przesunąć. Pochodnie i gotowanie nad szkic lekcji, który w tej chwili idzie do kosza. Pa, pa. Dobrze. To, co tu widzicie podkreślone czasami, to jest z opcji Grammarly, który podkreśla błędy po angielsku i proponuje mi poprawę po angielsku, dlatego jest to nieistotne dla nas. Zapisz szklic. Mogę tu dodać jeszcze do tego wszystkiego quiz. Informacje na temat quizu, warunki zaliczenia, zbiór pytań. Należy poczekać, aż się zapisze. Ustawienia i opcje zaawansowane. Oczywiście nic nie jest dostępne. Dlaczego nie jest nic dostępne? Bo nic nie dodałem. Zapisz i przejdź dalej. Mogę dodać pytanie, zmienić ustawienia i opcje zaawansowane. Ustawienia są kolejnym punktem, więc możemy dodać pytanie. Tych pytań jest kilka opcji do wyboru. Prawda czy fałsz, to wiadomo, co należy wybrać. Jeden wybór to jest taki typowy quiz ABCD. Jedna jest prawidłowa odpowiedź. Oczywiście może być więcej niż ABCD. Odpowiedzi można dodać więcej. Wielokrotny wybór to jest podobnie cała lista możliwości do wyboru, ale jest więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź. Pole tekstowe bez limitu, czyli po prostu daje się możliwość odpowiedzenia ludziom na zadane pytanie w dowolny sposób. Niestety odpowiedzi wymagają ręcznego sprawdzenia. Nie można wtedy testu automatycznie zaliczyć i instruktor musi po prostu każdy test przeczytać i sprawdzić, czy jest prawidłowy. Wypełnij puste miejsca, to jest jakiś fragment tekstu, w którym należy uzupełnić braki. Krótka odpowiedź jest niedostępna w standardzie, to już są kółdeczki. Pasujący do pasowania obrazu to jest uszeregowanie pewnego rodzaju, odpowiedzenie obrazem, czyli wybierz zdjęcie i układ to jest odpowiednia kolejność, czyli na przykład procedurę jakąś można ustawić, żeby była prawidłowo wybrana. A pasujący to jest tekst do tekstu. Ułożenie par. Więc możliwości do wyboru są prawda i fałsz, czy to jest wymagana odpowiedź, randomizuj powoduje, że odpowiedzi w danym pytaniu są w losowy sposób poukładane, w związku z czym to akurat przy prawda fałsz to nie ma takiego dużego znaczenia, ale jeżeli mamy pole wielokrotnego wyboru czy jeden wybór, to randomizuj zdecydowanie lepiej działa i wtedy można dobrać w taki sposób, żeby to utrudniło nieco działanie. Pokaż punkty i opis do danego pytania szczegółowy, jeśli jest poprawny. Wybierz prawidłową opcję. Tu jest zadane pytanie, a tu jest wybór odpowiedzi, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Można zapisać tę odpowiedź, wtedy to się pojawia. No i tu mamy to nazwę pytania. Proszę bardzo, powrót. Następne pytanie możemy dodać.
inny rodzaj pytania, na przykład ten z jednym wyborem. Tytuł odpowiedzi, czy jest z obrazkiem, czy bez, w jaki sposób będzie to sformatowane, zapisz odpowiedzi, czy to jest prawidłowe, czy nieprawidłowe, zapisz kontynuuj, nie mam więcej wpisanych, więc mi nie zapiszę w prawidłowy sposób. Każde pytanie można edytować ponownie. W ustawieniach możemy ustawić limit czasu dla danego quizu w różnym terminie, czy jest widoczny dla użytkownika, czy nie. W momencie, kiedy zakończy się test, to możemy zdefiniować, czy odpowiedzi będą od razu widoczne dla użytkownika, żeby mógł się poprawić, czy będzie mógł rozpocząć taki test, czy ma pokazać wyniki po zakończeniu tego. Ilość dozwolonych prób, w zależności od tego, warunki brzegowe na zaliczenie i maksymalna ilość pytań, na które można odpowiedzieć. To jest chyba najfajniejsza opcja, która jest dostępna w tym quizie. Załóżmy, że w quizie przygotowaliśmy 20 albo 30 różnych pytań. W momencie, kiedy tu wpiszemy 10, to z tych 20 czy 30 będzie wylosowanych 10 pytań, które będą zadane użytkownikowi, czyli tworzymy bazę pytań i odpowiedzi, z których jest tylko fragment losowany i użytkownik, osoba ucząca się musi odpowiedzieć na wybrane z nich. I w opcjach zaawansowanych możemy włączyć automatyczny start, ustawić jak są zrobione pytania, czy to jest wszystko naraz, czy są pod sobą, czy jest po jednej na stronie, czy są widoczne numery, limity krótkich odpowiedzi i długich odpowiedzi w znakach. W momencie, kiedy to sobie zapiszemy, taki quiz jest gotowy. Proszę mi to zamknąć. Czy ja mogę to podejrzeć w prosty sposób? Jeśli dobrze pamiętam, miałem taką możliwość, żeby podejrzeć quizy. Proszę zapisać szkic. Próba quizu. Nie mam takiego. Czyli to jest informacja na temat tego, co było, jakie próby były podjęte. Wróćmy na stronę quizu całego kursu. On nie jest opublikowany w tej chwili, w związku z czym jest trudność z dobraniem się do tego, ale mamy już tu dalsze informacje, że jest tutaj ten quiz. Jako że nie jesteśmy w systemie prostym, to ja tu mogę sobie to uruchomić, opublikować. Proszę bardzo, opublikować. I teraz sobie będę mógł to zobaczyć. Jeszcze raz odświeżę ekran. I teraz teoretycznie będę mógł przystąpić do tego. Tak mówi teoria. Ale może muszę wrócić na stronę quizów jeszcze po drodze. Kursy. Przy okazji zobaczcie, jak wygląda to na pierwszej zakładce. W pełni. Gdzieś jest popełniony błąd przeze mnie w takim razie, skoro twierdzi, że liczba użytkowników minus 2, proszę bardzo, i dlatego tam nikt nie może korzystać z tego. Proszę zaktualizować i teraz będzie to już działać. Zarówno na tej stronie powinno się pojawić możliwość przyłączenia się. Tego nie przewidzieliśmy, serwer nie wyrobił. Tu jest kurs. Na stronie opisu kursu nie pojawiła się opcja przyłączenia się. Tu powinna się pojawić opcja przyłączenia się. Proszę bardzo, jest dołącz. Mogę dołączyć. I teraz teoretycznie powinienem mieć możliwość przyłączenia się, ale ten guzik gdzieś wyjechał w kosmos i nie ma tu możliwości przyłączenia się. Możliwe, że dlatego, że jestem autorem tego kursu. Czyli problemy techniczne się pojawiają, tak? A gdyby to otworzyć w incognito. Teoretycznie każdy może się przyłączyć. Mogę się zapisać już teraz. Mam 0% zakończone. W oknie incognito to troszeczkę inaczej wygląda. Nie mam użytkownika. Ha, 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 ha. To tak teraz też będzie źle.
Tak źle, tak niedobrze, co? No dobrze. Jak tu obejrzeć? Nie mam takiego użytkownika. No to wracam do głównej strony. Miałem mieć możliwość jako administrator oglądania tych kursów, ale tu nie mam tego. Więc jak to zrobić, proszę państwa? Ktoś wie? Dodamy nowego użytkownika, najszybciej będzie, tak? Proszę bardzo, kurs. Ustawienia. Ja mam mieć możliwość jako gdzie to było? Przerwa techniczna, front-end, admin, kurs, Gutenberg, ukryj produkty, kurs content access. Allows instructors and admins to view course content. Chyba to nie działa, chyba że to jest odwrotny przełącznik i błąd w tłumaczeniu, bo też tak może być. Czy coś tu się zmieni? Tak, tu się zmieniło. Teraz to działa prawidłowo dla odmiany. I teraz mogę się zapisać jako administrator. I mam dostęp do tego kursu jako administrator. I mogę sobie wejść od razu do tego quizu naszego nieszczęsnego. Czyli tamto pytanie w ustawieniach jest odwrotne. Tu mam dwa pytania. Tu mam spis tych wszystkich tematów i lekcji do wyboru, do koloru. Rozpoczynamy quiz. Quiz się źle zacznie i źle skończy, bo jest niedokonfigurowany. Pierwsze pytanie: czy jest to prawda, czy jest to fałsz? Jeśli dobrze pamiętam, to jest to prawda. Pytanie drugie było bez odpowiedzi, więc proszę przesłać quiz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pytanie jedno. Ocena 2, jedna odpowiedź prawidłowa, 0 odpowiedzi nieprawidłowych, otrzymane oceny, wynik porażka, bo to druga odpowiedź 80% było niezaliczone. No, to jest wina moja ewidentnie jako instruktora, ponieważ nie przygotowałem w prawidłowy sposób tego wszystkiego. I mam możliwość podjęcia. Zobaczenia opisu. I tu jest pełna informacja też na temat wszystkich tych dodatkowych kursów, lista życzeń, kursy, które mam zrobione. To jest ten profil, który mam nieskonfigurowany jeszcze. 20% lekcji przeczytanych. W moim profilu mogę obejrzeć szczegóły. To się ładuje strasznie długo tu na tym serwerze. Proszę bardzo, macie mojego maila. Moje kursy, aktywny jeden, wszyscy, wszystkie kursy, nazwy, inne rzeczy. A w panelu administracyjnym powinienem mieć teraz wgląd też w ukończony ten kurs. Jako studenci tu powinno być jeden student, jeden kurs przystąpił, żaden ukończony. Próba quizu. Powinna być informacja, że została podjęta. Wszystkie pytania 2, niestety porażka. Mogę opisać go w tym momencie, by ktoś otrzymał feedback z powrotem. Zwrot. Mogę manualnie zaliczyć jakiś test jako autor tego quizu. Także w ten sposób to wszystko działa. Jest dostępne dla wszystkich. Wszystkie informacje są przechowywane. I tak to wszystko wygląda. Oczywiście tu jest pole do popisu, cały czas można to rozbudowywać, dodawać coraz więcej rzeczy. Można wykupić wersję pełną, w której będzie tego wszystkiego jeszcze więcej. Także to wszystko razem wzięte tworzy piękny system do obsługi systemu edukacyjnego przy użyciu WordPressa. W tej chwili pozostaje nic innego, jak tylko uszczegółowić wszystkie lekcje, dodać kody źródłowe, na przykład tych plików, które obiecałem, zadbać o te wszystkie miniaturki i wrzucić w odpowiednie menu na stronie internetowej informację, że taki kurs faktycznie istnieje i można do niego przystąpić.
I oczywiście, tak jak tu na górze cały czas jest przypomniane, można włączyć rejestrację użytkowników, tak żeby mogli przystąpić do tego kursu. Oczywiście, żeby wszystko było legalnie, trzeba to wszystko jeszcze uwzględnić w regulaminie i w warunkach użytkowania strony. Także informacje, że tego typu informacje o użytkownikach będą przechowywane, w jaki sposób będą wykorzystywane, no to wszystko RODO. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania i dalszych lekcji oglądania. Pa!